Planuję posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Komisji Statutowej. Proponowany porządek posiedzenia każdy ma. Może przedsiębiorcy. Kto jest za proponowanym porządkiem? Wszyscy jednogłośnie. Ktoś się wstrzymał? Kto jest przeciw? Nie. To punkt pierwszy. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu ministra. Aha. Dobrze. W związku z wpływem do urzędu o nadanie nazwy w Strawczynie, dotychczasowo ulica nie miała nazwy. Na spotkaniu wiejskim nazwa ta ustalona została jako ulica Skrajna. Także tutaj został przygotowany projekt uchwały w tej sprawie jako Skrajna. Ulica ta przebiega od drogi powiatowej od ulicy Spacerowej w kierunku północno-zachodnim. I tutaj, tak jak mówiłem wcześniej, wybrana nazwa to ulica Skrajna. To jest pierwsza. Natomiast druga nazwa to droga ewidencyjnie przebiegająca w Brębie, w miejscowości Oblęgór, nadana jako nazwa ulica Wiosenna. Jest to droga pomiędzy dwoma sołectwami Oblęgór i Niedźwiedź. W związku z tym tutaj projekt takiej uchwały, żeby nazwać te nieruchomości występujące w stronę Niedźwiedź jako Niedźwiedź, ulica Wiosenna z numeracją nieparzystą. Żeby później mieszkańcy mogli wystąpić o numerację porządkową nieruchomości. Co pan oba wnioski na wniosek mieszkańców reprezentowanych ewentualnie przez sołtysa. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem punktu 5 i 6? Jednogłośnie wszyscy. Kto się wstrzymał? Nie ma. Przeciw? Nie ma. Przechodzimy do punktu 4. Sprawę przyjęcia gminnego programu profilaktyki oraz rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii, udzielamy pani głosu. Przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przeciwdziałaniu narkomanii. Program ten opracowany jest zgodnie z potrzebami środowiska, możliwościami organizacyjnymi i ekonomicznymi. Ja może odniosłabym się, proszę panów, tylko do tego ostatniego rozdziału, bo ten opis to tak jest, wszystko tam jest, to nie wiem. Ostatnie tak poleciłem tylko to, gdzie o pieniądzach mowa, to najważniejsze, tak. Więc to są rozpisane zadania w tym rozdziale 9, które zostały wcześniej tak opisane w treści całego programu. W punkcie pierwszym mamy kwotę 25 tysięcy złotych. Chodzi tutaj o zapłatę za badania w przedmiocie uzależnienia. To są badania tych wszystkich osób, które są zgłoszone oraz używanie alkoholu. Badanie takie wykonuje pani doktor psycholog, pani doktor psychiatra i psycholog. To musi być taka praca zespołowa. Ponadto opłacamy znaczki do wniosków do sądu o zobowiązanie do poddania leczenia. Oprócz tego w punkcie tym jest finansowanie punktu konsultacyjnego, który już od kilku lat jest u nas w ośrodku zdrowia, tam ma swoją siedzibę, oraz wynajmujemy lokal dla tutaj abstynentów z terenu gminy. Punkt drugi to są działania profilaktyczne. Główne działania profilaktyczne to są takie działania, które polegają na organizacji programów profilaktycznych dla dzieci w szkołach. I głównie są to klasy szóste i klasy gimnazjalne. To jest taki cykl zamknięty, dochodzi ten okres i nauczyciele przeszkoleni w realizacji tych programów. Tam prowadzą
te zajęcia. Przewiduje się też tylko jeszcze w tym punkcie różne konkursy, spektakle, ale to już jest na wniosek ewentualnie szkół, które by chciały wziąć udział w takiej promocji zdrowego stylu życia czy innych, co można z tych pieniędzy finansować. Oprócz tego jest zakup ulotek, czasopism, plakatów, wszystkich tych materiałów informacyjnych, które się kupuje i one są tutaj w dystrybucji dla komisariatu, policji, tych osób, które tu przychodzą i dla szkół. W punkcie trzecim zagospodarowanie czasu wolnego, kwota 14 500 zł. Chodzi o organizację tutaj obozów, kolonii ewentualnie i wycieczek. W naszej gminie tutaj najbardziej taką rozpowszechnioną formą wypoczynku to jest organizacja wypoczynku dla dzieci w formie wycieczek. Bo te obozy nie sprawdzały się. To są koszty duże, a dzieci jednak się tak jakby nie odnajdywały na tych wyjazdach. I robimy 2-3 wycieczki autokarowe, jednodniowe przeważnie. I jest wtedy dużo dzieci i jest wtedy takie większe zainteresowanie, właściwie duże zainteresowanie tymi wyjazdami. I tu od razu powiem, że tu przewiduję, proszę panów, zwiększenie tych środków. Jeśli będą pieniądze, a takie będą, bo wszystkie pieniądze niewykorzystane w tym roku muszą być przeznaczone na realizację tego programu w roku następnym. I zawsze w kwietniu czy w maju robimy zmianę tego programu z tych pieniędzy, które zostały tu niewykorzystane. I takie będą. I tu w tym punkcie prawdopodobnie trzeba będzie tych pieniędzy dołożyć. Oprócz tego jeszcze tu już tradycyjnie z obserwacji wiem, że z takich obozów to korzystają na przykład strażacy. Oni tam jeżdżą na takie obozy z profilaktyką dodatkową. Dzieci strażaków. No ale to ta młodzież. To młodzież. Należąca do straży. Nie, bo mogli mi się sprawdzać. Nie, no ale można wyjechać. Chodzi tutaj o zakup wyposażenia świetlic, chodzi o świetlice wiejskie obsługiwane przez samorządowe centrum oraz świetlice, które funkcjonują w szkołach. Oprócz tego jest zakup ubrań i obuwia sportowego, ponieważ były tutaj 2 zgłoszenia klubu Lechia 4000 i Top Spin Promnik 3000. To jest ta kwota 7000 zł. Dożywienie sportowców na meczach wyjazdowych też tu Lechia wnioskowała. 3500 i Top Spin 2000. Te potrzeby zostały uwzględnione. Ewentualnie będzie też zwyżka, jeśli chodzi o wyposażenie świetlic, jak będą pieniądze. Punkt 5. Finansowanie szkoleń. Myślimy tutaj o przygotowaniu nauczycieli do prowadzenia nowych programów profilaktycznych i taki punkt raczej będzie zrealizowany z tych środków. Punkt 6 to diety gminnej komisji, ewentualne delegacje w punkcie 7, jeśli by było wyjazdowe jakieś, czy na szkolenie, to z tego punktu. I punkt 8 chodzi tu konkretnie o zakup biletów wstępu na pływanie. Uwzględnione są tu wszystkie szkoły, kluby sportowe i strażacy. I w tym roku jest nowość, są to wszystkie straże niezależnie od miejsca. Jest tylko różnica, że te z krajowego systemu mają większą stawkę. A te wszystkie mniejsze w jednej kwocie po 1500 zł. Pytanie, co mogę zadać odnośnie właśnie tych sum pieniędzy, bo to są przyznane na szkoły. Czy to jest na wniosek dyrektorów, czy to jest urzędu? To jest urzędu, wzięta pod uwagę z ilość uczniów. Kwota, która tutaj została jakby przyznana, zaplanowana, przepraszam, zaplanowana, nie przyznana, została podzielona na ilość uczniów, czyli łącznie 1665 uczniów i wzięta jest pod uwagę ilość uczniów w poszczególnej szkole. I dlatego te kwoty są różne, bo to zależy od ilości uczniów i wypada wtedy 28 zł na ucznia. Jest to tak zrobione, żeby wszyscy mieli według ilości. Tak. Dziękuję. Ale różnica wynika po prostu z ilości. W punkcie 9 to finansowanie abstynentów. Jest tu kwota zaplanowana 600 zł. Jeżeli ogłosi się tutaj ktoś z tej grupy abstynentów, to możemy dofinansować taki wyjazd profilaktyczny. W punkcie 10 zakup materiałów do obsługi gminnej komisji. No i jest tutaj kwota 2000 zł.
mocno takie potrzeby, że należałoby tutaj pewne rzeczy kupić i tak zostaną zaplanowane. Łączna kwota 140 tysięcy złotych. Imprezy, kampanie, szkolne i mogą być na przykład organizowane przez GOK, czyli takie, ale tu powinien być wątek profilaktyki w tym. Na pewno musi być jakiś program włączony profilaktyki. Ale nazywa się to różnie, impreza, spotkanie, konkurs, festy i dlatego jest tu kilka takich, bo nie wiadomo jak sobie to nazwie. Ale zawsze coś profilaktyki. Ale można by tak, ale można to odfinansować, jeśli będzie tam profilaktyka. Żeby przeciwdziałał nie narkomanii, a kogo możesz pobawić, nie? Nie, to ma kilka jeszcze? Na co mało pieniędzy? Łącznie jest 49 600 zł. Szkoły te duże w tym roku, dobrze, więc wytłumaczę. Jest zmniejszenie w stosunku do ubiegłego roku, nawet z tego względu, że duże szkoły nie wykorzystały pieniędzy, które mieli w tym roku większe pieniądze. Nie są wykorzystane. I dać tam, gdzie tego. Te grupy dorosłych też chętnie pójdą, przynajmniej i udzielają się czy wydarzają się tego do szkoły. W ramach wychowania fizycznego jeszcze jako nauka. To nie jest jedyny. Ale ci korzystają, chłopaki z tego wychowania korzystają. No i tutaj wykorzystają w dwóch, trzech miesiącach strażacy, trzeci sportowcy, a szkoły w tej chwili grudzień i jest problem, bo nie wykorzystali pieniędzy. Bo tam z tą młodzieżą. Zawsze można dopisać, co się trzeba zrobić. Przechodzimy do zaopiniowania punktu 4. To jest zapisane do opiniowania. Ja wnioskowałam do pana wójta jeszcze jedną osobę do obsługi radnych.
Sprawie opinii o projekcie budżetu gminy Strawczyn na 2016 rok. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej Kielce. Joanna Marczewska, przewodniczący. Monika Dąbowska, sołtys, członek. Ewa Lidura, członek. Po rozporządzeniu z dnia, po rozpoznaniu z dnia 11 grudnia 2015 roku projektu budżetu gminy Strawczyn na 2016 rok, złożonego przez wójta gminy Strawczyn na podstawie artykułu 13 punktu 3 w związku z artykułem 19 ustawy 2 z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych, tekst jednolity, dziennik ustaw z dnia 2012 roku, pozycja 1113 z późniejszymi zmianami uchwalił, co następuje. Postanawia się zaopiniować pozytywnie projekt budżetu gminy Strawczyn na 2016 rok. Jeszcze raz przeczytam. Postanawia się zaopiniować pozytywnie projekt budżetu gminy na 2016 rok. Uzasadnienie. Wójt gminy projekt budżetu na 2016 rok przekazał w dniu 16 listopada 2015 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach, czyli w terminie wskazanym w artykule 238 ustawy 1 punkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, też jednolity dziennik ustaw z dnia z 2013 roku, pozycja 885 z późniejszymi zmianami. Wraz z projektem do uchwały budżetowej przedłożono uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok. Wskazano w artykule 238 ustęp 2 ustawy o finansach publicznych. Projekt budżetu zawiera niezbędne elementy określone w artykule 212 ustawy o finansach publicznych. Projekt budżetu zawiera załączniki w zakresie planowanych kwot dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z budżetu sporządzone zgodnie z artykułem 214 artykułem 215 ustawy o finansach publicznych. Planowane wydatki obejmują również finansowanie zadań stanowiących zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym. W projekcie uchwały budżetowej gminy zawarto upoważnienia dla wójta gminy, których organ stanowiący może udzielić na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych. Budżet na rok 2016 zaplanowano z zachowaniem zasady równowagi budżetowej. Zaplanowane wydatki bieżące finansowane są dochodami bieżącymi. Spełniona zatem została zasada określona w artykule 242 ustęp 1 ustawy o finansach publicznych. Dochody i wydatki budżetu opracowano w szczególności według rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. Kwotę subwencji ujęto zgodnie z danymi wynikającymi z informacji podanych przez Ministerstwo Finansów. Prawidłowo zaplanowane zostały rezerwy ogólna i celowa. W projekcie uchwały budżetowej otrzymano dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które przeznaczono w całości na wydatki na realizację zadań określonych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programowanie przeciwdziałania narkomanii. Zaplanowano także dochody z tytułu opłat określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska. Tekst jednolity dziennik ustaw z 2013 roku, pozycja 1232 z późniejszymi zmianami oraz wydatki na realizację zadań określonych w wyżej wymienionej ustawie oraz dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Określony w paragrafie 17 projektu uchwały budżetowej tryb ogłoszenia uchwały budżetowej zgodnie jest z artykułem 61 ustawy 2 o samorządzie gminy. Zdaniem składu orzekającego przedłożony projekt budżetu na 2016 rok wraz z uzasadnieniem spełnia wymogi formalne i materialne. Zawiera podstawowe elementy określone w ustawie o finansach publicznych. Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, należało postanowić jak w subwencji. Sentencji subwencji. Pouczenie. Na podstawie artykułu 20 ustawy 1 o regionalnych izbach obrachunkowych tekst jednolity dziennik ustaw z dnia 2012 roku, pozycja 1113 z późniejszymi zmianami. Wójtowi gminy przysługuje prawo wniesienia odwołania od niniejszej uchwały do kolegium regionalnej izby obrachunkowej w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej wręczenia. Przewodniczący składu orzekającego. To wszystko odnośnie budżetu gminy na 2016 rok. Proszę państwa. Nie, to ja.
projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 16 rok. No i komisja się zaopiniowała. Tak. Tak. To chodziło o głosowanie nad projektem, a nie opinii tej danej listy. No to już teraz jest. To przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu? 2, 3, 4, 6. Kto się wstrzymał? Nie ma. Kto jest przeciw? Nie ma. Członkowie Monika Dębowska, Wojtek, Ewa Mituda. Na podstawie artykułu 13 punktu 2 oraz artykułu 19 ustawy 2 z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych przewiduje dziennik ustaw z dnia 2012 roku pozycja 1113 z późniejszymi zmianami. Po składaniu w dniu 11 grudnia 2015 roku projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Strawczyn na lata 2016-2024 postanawiam zaopiniować pozytywnie przedłożony przez wójta gminy Strawczyn projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2024. Uzasadnienie. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Strawczyn na lata 2016-2024 przedłożony został Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach zgodnie z artykułem 230 ustęp 2 punkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Tekst jednolity dziennik ustaw z dnia 2013 roku pozycja 885 z późniejszymi zmianami. Postanowiony projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2024 spełnia wymogi artykułu 226 ustawy 1 ustawy o finansach publicznych. Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej w zakresie wyniku budżetu, przychodów i rozchodów są zgodne z wartościami przyjętymi w budżecie gminy Strawczyn na 2016 rok, co odpowiada dyspozycji artykułu 229 ustawy o finansach publicznych. W załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej określone zostały odrębne dla każdego przedsięwzięcia nazwa i cel, jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynacja, wykonanie przedsięwzięcia, okres realizacji i łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach i limity zobowiązań. Upoważnienia zawarte w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej odpowiadają zakresowi upoważnień wynikających z artykułu 228 ustawy o finansach publicznych. W objaśnieniach wartości przyjętych w projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zawarto ogólne informacje dotyczące prognozowanych dochodów, wydatków, wyniku przychodów i rozchodów budżetu oraz kwoty dłużne. Przy prognozowanych wielkościach budżetu w latach 2016-2024 zachowane są realia wynikające z artykułu 243 wyżej wymienionej ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
Przedstawione prognozy przyjęte w projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej spełniają zasady planowania budżetu z uwzględnieniem zachowania równowagi budżetowej. Mając powyższe na uwadze, należało postanowić, jak na wstępie, połączenie. Na podstawie artykułu 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 2022 roku o regionalnych izbach obrachunkowych, tekst jednolity dziennik ustaw z dnia 2012 roku, pozycja 1113 z późniejszymi zmianami. Wójtowi gminy przysługuje prawo wniesienia odniesień uchwały do kolegium regionalnej izby obrachunkowej w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Przewodniczący składu orzekającego. To wszystko. Wiecie Państwo, że ta autopoprawka, materiał Państwo dostali, bo autopoprawka wynikła z obniżenia stawki podatku rolnego o 5 zł, więc dochody nasze proponują zmniejszyły dochody, wydatki również zmniejszyły o te 31 540. To jest ujęte w autopoprawce, jak również w tej wieloletniej prognozie finansowej też musiało ulec zmianie załącznik, no to jest nieodzowne, więc automatycznie ta poprawka ma również odzwierciedlenie w projekcie uchwały w sprawie WPR na 2016-2024. W uzasadnieniu, w objaśnieniach tam pozostałe kwoty tutaj zostały takie same. Myślę, że jest to wyjaśnione, jakie zadania inwestycyjne są planowane do poniesienia, te, które się planuje, są wpisane w załączniku numer 2 do tego WPR-u. Natomiast nowe zadania, na które będą składane wnioski i otrzymają one dofinansowanie, na pewno wtedy będziemy robić zmiany i do tego WPR-u je wprowadzać. Pod warunkiem, że oczywiście uzyskają dofinansowanie. Oprócz tych, które są. Jak są jeszcze pytania do projektu, to WPR-u proszę. To jest za pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały 2016-2024. Wszyscy się wstrzymają, nie ma tylko trzecich. Nie mogę Nie wiem, do punktu trzeciego. Zaopiniowanie projektu uchwały. Podpunkt pierwszy. Zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zaczyn na 2015 rok. Tutaj mamy troszkę więcej zmian na koniec roku, zmian jeszcze do 2015 roku. Ja zawsze mówię, że ta ostatnia sesja jest taka sesją taką czyszczącą, jeżeli chodzi o wydatki, czyli tam, gdzie coś tam zostaje, jakiekolwiek no właśnie kwoty, one są właśnie zmniejszane, wiadomo, że one są zmniejszane i to oczywiście wszystko ma na poziom długu, czyli tego planowanego kredytu, który miał być wyciągnięty. Wiadomo, że jak nie będzie wydatku, to automatycznie ten poziom długu to się musi tam zmniejszyć. Ale to jest mniejsza kwota, o której ja teraz powiedziałam. Dużą kwotę mamy w zwiększeniu planowanych dochodów budżetu gminy do aż 990 866 zł. Dochody nasze teraz jeszcze zwiększają się aż o taką kwotę. Jednocześnie zmniejszają się wydatki, planowane wydatki o 198 210 zł. A ja mogę zapytać, z jakiego tytułu nam się zwiększają te dochody? Tak. Już mówię, dlaczego się zwiększają właśnie aż o tak o milion prawie. Nie, niespodzianka, tak? Zmniejszamy te dochody 59 z projektu wiesz
jeszcze z podatków i opłat tam, gdzie czy odsetki, jeszcze jak widzimy, że są większe wpływy od nieterminowych wpłat, to też również zwiększamy. To są różne kwoty, 2,5 tysiąca i 1000 i 9 tysięcy. Dodatkowe środki, które gmina otrzymała, to jest jeszcze dział 758 różne rozliczenia. Otrzymaliśmy rezerwę subwencji ogólnej w wysokości, ale to tylko 44 zł. Minister finansów na koniec roku ma rezerwę ogólną i dzieli je na wszystkie gminy w kraju. Ta kwota jest różna, bo ona jest uzależniona od poziomu dochodów własnych gminy. I w tym roku właśnie u nas ta dodatkowa kwota to jest 48 tysięcy złotych z tej subwencji. I ona, można powiedzieć, że te pieniążki będą niewykonane dochody ze sprzedaży mieszkań. To wygląda mniej więcej kwota jest. Ale oprócz tego, oprócz tych drobnych zmian właśnie mamy zwiększenie planowanych dochodów w roku 2015. Mamy dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego. I tam mamy taką kwotę 998 808 zł. I te dodatkowe środki, jak Państwo widzą, jest to dotacja celowa. Otrzymaliśmy taką informację ustną i telefoniczną, że w Urzędzie Marszałkowskim są jeszcze niewykorzystane środki na działania i jest możliwość pozyskania środków dla tych gmin, które nie miały pełnego dofinansowania przy niektórych realizowanych zadaniach. No wiemy, że okres programowania to 7-13, w zasadzie do końca roku Urząd Marszałkowski musi się z tych środków rozliczyć. No i teraz się okazuje właśnie pod koniec roku, że tych środków tam jeszcze na niektórych działaniach im zostaje. Więc oczywiście my wystąpiliśmy z pismem, że zwracamy się z prośbą, bo u nas taka inwestycja była realizowana, chodzi o pływalnię, basen. Bo tam zgodnie z zasadami RPO, Regionalnego Programu Operacyjnego, dofinansowanie mogło wynosić 60% kosztów kwalifikowanych. A otrzymaliśmy? A my otrzymaliśmy, pierwsza umowa, która była otrzymaliśmy 35,4%. Dwa lata temu robiliśmy tutaj takie korzystne zmiany dotyczące dzierżawy i odzyskania podatku VAT. Przy tej okazji zwiększyli nam do 42%. Też były takie dochody dodatkowe, gdzie wprowadzaliśmy do budżetu dwa lata temu, więc to się zwiększyło do 42%. No ale jeszcze do 60% jest daleko. 18%. No właśnie, 18% jeszcze procent. Więc zwróciliśmy się, dlatego mówię, że skoro mają jakieś tam środki, więc zwróciliśmy się o zwiększenie tego dofinansowania, to co prawda już zakończonego zadania. Otrzymaliśmy informację, że takie dofinansowanie, zwiększenie będziemy mieć, no ale musimy czekać, bo oni muszą mieć przesunięte środki, no jeszcze musi to być tematem posiedzenia zarządu, więc z tego powodu wcześniej nie mogłem Państwu dać materiałów, bo my do aneks dopiero 17 grudnia podpisaliśmy, czyli w tamten czwartek. Gdzie otrzymaliśmy zwiększenie na to 998 tysięcy. Wcześniej była mowa, że będzie, ale nie wiadomo, czy to się w starym roku, czy to już no, nie zdążą, nie wyrobią się i przyjdą te pieniądze w nowym roku, więc nie mieliśmy konkretnej informacji. No, tylko nadzieja, że no, coś tam nam dołożą. Jest jedno mam takie pytanie, jeśli była inwestycja budowa Olimpiku, jeśli był projekt składam do Urzędu Marszałkowskiego, tak rozumiem. To nie było od razu uwzględnione, jaka będzie suma dofinansowania? Myśmy składali wniosek o to, żeby była kwota maksymalna dofinansowania. Znaczy procent dofinansowania. Procent dofinansowania, tak. Składaliśmy, oczywiście był wniosek na całą wartość i wnioskowaliśmy o pełne dofinansowanie. Ale decyzja, ale za później oczywiście, nie, to był rok 2009, gdzie otrzymywaliśmy rzeczywiście ostatecznie to dofinansowanie. No i nie otrzymaliśmy całych 60, tylko tak jak mówię, 35,4. Konkretne pieniążki to Urząd Marszałkowski rozdziela, ale to są pieniądze unijne. Tak. No to są regionalne programy operacyjne i w
właśnie Świętokrzyskie ma, tak, Świętokrzyskie ma pewną pulę do rozdzielenia. A że nasz projekt na basen no, był kwotowo duży, no bo sam basen kosztował 18,5 miliona, sam basen, bez, mówię o całej tej otoczki właśnie, 18,5 miliona, to była duża inwestycja, no więc lepiej było dać mniej gminie Strawczyn, a jeszcze podzielić na inne. No, a teraz się okazuje na koniec okresu programowania, że tych pieniędzy zostaje. Ale to już moim zdaniem nie ten urząd marszał polski się zachował. No to już panie radny, nie nasza. Bezpiecznie się zachował. Znaczy no bezpiecznie pracuje, ale urząd niestety zapłacił. Właśnie i na tamten czas realizacja. A może troszkę i fera, jakby dał na przykład nam wydzielał na to, co by tylko ale to nie były ich pieniądze. To też było zbierane przez Urząd Marszałkowski, bo się gdzieś tam pojawiła myśl, że tam pieniądze
są, one gdzieś tam jeszcze krążą i mogą przyjść tutaj do województwa świętokrzyskiego i jeżeli by przyszły, no to żeby ten urząd marszałkowski miał skalę, ile może tych pieniędzy zagospodarować. To też takie coś no, jest. Poza tym brakującym 1 850 000, bo tam jeszcze mamy 1 850 000 do tych 60%. I ponadto jeszcze tam, no myślę, że rzędu około 2 000 000 jakby te dodatkowe, ale to jest takie coś, że już tam no, nie bardzo wierzę. I tutaj co chcę powiedzieć, że jeżeli by przyszły te pieniądze z tych dodatkowych, to jeżeli by do 1 000 000 przyszły, to 60% na zadłużenie, 40% już na nowe inwestycje, a jeżeli by były powyżej 2 000 000, to na 50-50. Czyli 50 na zadłużenie, a 50 na inwestycje. A na zadłużenie muszą iść, bo z prostej przyczyny wtedy było posiłkowanie się kredytem, żeby zrealizować. Tak, w okresie przedświątecznym powiedziałem. Miej nadzieję. Nie trać nadziei. Czyli aktualizacja załączników inwestycyjnych zgodnie ze zmniejszeniami i zwiększeniami, które tutaj wynikają. To tyle zmian. Przewodniczący, zaopiniowanie raportu 47. Uchwała jest w sprawie uchwalenia budżetu ministra przy na 2015 rok. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem? Wszyscy. Ktoś się wstrzymał. Nie ma i przeciwnie. Przechodzimy do punktu 2, punktu 3. W sprawie zmiany wieloletniej w odniesieniu finansowej ministra przy na 2015-2024. Do tej pory planowane zadłużenie na koniec grudnia 2015 roku mamy w kwocie 16 133 076 zł. A po tej zmianie właśnie teraz, ten 1 000 000 dodatkowy, prawie 1 200 000, to planowane zadłużenie już nam spada do 14 944 000. No i tutaj myślę, że to wykonanie jest bardzo realne. No te środki dzisiaj no telefonicznie, że one przyjdą 30, ten prawie 1 000 000 zł. Płacimy kredyty, te stare, żeby to zadłużenie na pewno nie będzie wyższe niż 14 944 000 na koniec 2015 roku. Procentowo to jest 40,99% do planowanych dochodów. Dziękujemy. Kto jest za pozytywnym na opiniowanie wieloletniej prognozy finansowej 2015-2024? Wszyscy, nikt się nie wstrzymał, nikt nie jest przeciw. Chyba pani wiedzieć, to dziękujemy. Jeszcze raz. Szanowni Państwo, należy się do inicjatywy, czy zamierza Pani Mieszka? Bo tu jest wypadka jeszcze, no mi się wypuje z mnie. Mi się wypuje z Pan. Pan źle się wypuje, chciałeś do grzechu. To wszędzie jak trzeba. Jeszcze i ten projekt, który został, on nie wykazał. To nie wykazał. Dobrze, Panie Przewodniczący Trzeciego, w sprawie zmiany uchwały nr 6/21/2015 Rady Gminy Starczynie z dnia 23 lutego 2015 w sprawie ustalenia stałej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Starczyny. I tak, proszę Państwa, te stawki, które tutaj są zaproponowane, one
wynikają z projektu, z kwot, które są zaprojektowane w budżecie na 2016 rok. Więc przy omawianiu właśnie kwot dotacji ze zakładu komunalnego, to tam są łączne kwoty, natomiast tu są stawki jednostkowe do tych poszczególnych działalności, które zakład gospodarki komunalnej realizuje. Wzrosty są tutaj, no jak pan kierownik wczoraj był, wzrosty są, jeżeli chodzi o powierzchnię terenów zielonych. Spowodowane jest to tym, że jak to pan kierownik tak powiedział? Dostał większą powierzchnię. Tak, większą powierznią terenów zielonych do utrzymania. Chodzi o aleję całunikową, nawet wczoraj wymieniamy tam ekonomię, tam jest. Po części też te boiska to STPIS. Miało właśnie otrzymać. Ale może w Jakach chyba Grzyś? Nie. Do jednego metra. Ale z boku wszystko się tylko promuje. Nie jest tych AGS. W sensie jest rolnik. Mamy tak samo Kuźniaki Wojsko. własnością gminy. No i tam też to by trzeba jakoś zagospodarować, bo to jest zaniedbane, tam są nieocembrowane, to zagrożenie jest dla mieszkańców, że może tam ktoś się wpaść i utopić w końcu, to są takie chaszcze po prostu, to trzeba też tam sporo pracy włożyć, żeby to doprowadzić do jakiegoś porządku. No często to sprzątanie świata jest i też musimy to jeździć
busem i to sprzątać. Kupiliśmy drugiego busa, no i w tych przystankach też będzie koszt eksploatacji tego samochodu. Podejrzewam, że muszę zrobić rozrząd, no bo... To używane auto? Tak, używane za 35 tysięcy kupiliśmy Volkswagena w 2008 roku. No to nam ułatwi pracę, bo jedna ekipa jedzie gdzieś na awarię wodociągową, druga może jechać sprzątać przystanki, czy kosić sobie te obiekty. I do tej pory to busem musieliśmy jeździć, przewozić, oni tam wykosili jakąś malutką działkę. Trzeba było jechać po nich, przewieźć ich w drugie miejsce. Tak tu zawiodą się pojadą. Myślę, że to będzie sprawniej, no i czyściej. Jeśli chodzi o lampy, no tutaj kwotowo to tylko 500 zł wzrosła, ale doszło nam lamp, mamy już ponad 2000 lamp i zmalało to tak jakby, ale no, radzimy sobie w tych pieniądzach na razie i jeszcze w tych pieniądzach dla gminy robimy usługi, które powinny być fakturowane i powinniśmy mieć pieniądze za to. Ale robimy to w ramach utrzymania tego konserwacji oświetlenia. W tym roku założyliśmy 22 lampy, te LED-owe już. W przyszłym roku już są kupione 24 lampy i też je założymy. No to trzeba dokupić ASX-a. ASX-a to gmina kupi, ale my... Usługa. ASX to jest kabel. Kabel zasilający. Tak, przewód zasilający oświetlenie uliczne. Ale jest zyska. To znaczy, no, tak będzie się poszło tu. Czym większą powierzchnię obsługuje, to nam tym bardziej się wszystko amortyzuje. To koszta powinny maleć, nie rosnąć. Tak, ale ja, tak jak mówię, się ma. Dlatego to wzrosło, że zaplanowałem dwóch ludzi przyjąć na okres zleceń. Ja już nie będę liczył na tych interwencyjnych, bo ja dostałem tyle telefonów i tyle wyzwań przez całe lato, że mam dość po to. I 500 zł na konserwację oświetlenia więcej. No to tutaj ta reguła, o której Pan mówi, że im więcej, tym taniej, to się sprawdziła na lampa. To są nowe lampy. Nowe lampy. Powierzchnią do poszerzenia. No, dlatego, że... No, 20 chyba 2000 to będzie pensja tych pracowników. No i przez to tak wzrosło. A na przystankach no, trzeba częściej jeździć. Nie może być tak, że... A jakby na przykład byli interwencyjni, to zrezygnuje wtedy z tych chłopaków, czy już nie przez te chłopaki? Nie. Interwencyjni pójdą do Pawła, jest przy drogach robót. Ja po prostu nie będę korzystał z interwencyjnych. Ja mam tą pewność, że będę miał tych ludzi, a tak to będę liczył, a później wyjdzie jak wyjdzie. Te nowe lampy to ma jakieś przeznaczenie, czy... Chyba tak, no to pan Rzeczonowski kupował je i już na podstawie jakichś projektów tak. No i to jest fundusz w selekcji, tak. No możemy porozmawiać tak już po komisji, gdzie ma pan jakieś zapotrzebowanie, bo może jakby z między jest tam już przewód ASX, to tylko kwestia dołożenia lampy. No to jest proste, ale jeśli trzeba projekt robić, no to już pan rzeczy nocy. Tak. Jedna to chyba nie wygląda na stawki jest projektem chyba czy coś. No to pewnie to ta już jest skupiona pewnie. Jak ta sołeczka to jest skupiona. A jeszcze jedno pytanie, odnośnie wymiany lamp na te LED-owe. Na LED-owe będziemy wymieniać. Nie wiem, czy jest. Ostatni termin, ostateczny termin, bo tam u mnie w sołectwie jest kilka lamp, które brakuje. No i mieszkańcom tłumaczę, że jeśli będzie wymiana na LED-y, no to będzie i uzupełnienie tych lamp. Znaczy teraz, jeśli dobudowujemy oświetlenie, to już na lampach LED-owe. Te wszystkie lampy, które teraz kupujemy, to już kupujemy LED-owe.
A wymiana jako taka cała, kompleksowa, to będzie, jeśli dostaniemy dofinansowanie z Unii, bo to są rzędu kilku milionów inwestycja. Jeśli będzie dofinansowanie, no to wtedy kompleksowo wymieniamy całość, do tego robimy zarządzanie oświetleniem, czyli jakąś dyspozytorię, najlepiej, żeby to było na oczyszczalni i możliwość włączania, wyłączania i tak dalej. Drogą radiową, czy na GPRS-a. To są 82 i 60. Zależy jaki zamiennik, 80 czy 70 jest chyba za 150, a za setkę jest przy 60. No tam na wózki zostały wymienione. Nie wiem, czy nie wiem, ale nie wiem. Na ulicy Gościniec w Kaczyni dwie podłączyliśmy te w Korczyniec, jest kilka nowych tych LED-owych. Jasno. Inna barwa tego świata. Białe. Tak, biała. Przez takie ciepłe to światło z WLS, czyli wyładacz lampsodowy, jest cieplejsze. To jest zimny świat, druga to jest jaśniejsza. Tak. No to szłamy wszystko. To jest za pozytywnym zaopiniowaniem dotacji do ustalenia skali odbawczej do projektu zakładu gospodarki komunalnej Zabrzyżu. Wszyscy są na pozytywnym, nikt się nie wstrzymał, nikt nie jest przeciw. Dziękujemy za uwagę. Plan pracy komisji na 2016. A jeszcze teraz. Ja w podstawie tego się opieram. No właśnie, no, no, jak to było? To jest to jest to może. Podpunkt siódmy w takim układzie. Będzie jako podpunkt siódmy projekt ustalenia wykazu wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2015. Co to te nie wygasające? No właśnie, co to jest takiego? Faktycznie, bo to są wydatki na to. Na to wydatki. Już mówię, mamy w budżecie zaplanowane wydatki na 2015 rok na budowę chodnika w miejscowości Kuźniaki. Pamiętacie Państwo przetarg, że tam jeszcze musicie zwiększać, dokładać te środki i tak dalej. Tam łącznie na to zadanie jest zaplanowane w budżecie 265. $265,099.78, bo tak wyszło wtedy z przetargu i tyle zabezpieczyliśmy bodajże na sesji w październiku taką kwotę. Część mieliśmy, mamy tam dofinansowania ze starostwa z powiatu. Jest faktura częściowa na to, bo tak dopuszczała mowa, że po zrealizowaniu bodajże 40%. Wykonawca mógł wystawić tą fakturę częściową. Ta faktura częściowa jest, ale ona jest na 90 tysięcy z groszami. I w związku z tym, że no, był ten wypadek na tej drodze, wykonawca miał termin wykonania tych drogów do 4 grudnia. Jak był przetarg, ten termin był taki ustalony 4 grudnia, wykonanie budowy chodnika. Jak Państwo wiedzą, że ta sytuacja, która tam miała miejsce, zostały te roboty wstrzymane za wykonawcę. Wykonawca nie mógł nic tam przez ten okres robić. Zwrócił się tutaj z pismem do urzędu, że w związku z tym, że roboty na budowie tego chodnika zostały wstrzymane, wnioskuje o przesunięcie terminu wykonania tego roku do końca roku.
No bo liczę na to rzeczywiście, no ileś tam te procedury muszą potrwać, żeby rzeczywiście on mógł z powrotem wejść na budowę na właśnie. Ale na pewno to już nie byłby 4 grudnia, więc został podpisany aneks, gdzie wydłużony jest ten termin realizacji tego zadania do 30 grudnia. No, te roboty w tej chwili ruszają i tutaj drogowiec pan Paweł rozmawiał z wykonawcą. Wykonawca twierdzi, że on skończy to do 30 grudnia, ale my nie zdążymy tego odebrać. My, znaczy inwestor gmina, nie zdąży tego odebrać. Nie istnieje obawa, że rzeczywiście, jeżeli on nie skończy tego 30 grudnia, albo nie będzie coś takie zrobione jak trzeba, więc my tych środków nie możemy wtedy 31 grudnia mu zapłacić. Więc skoro mamy zaplanowane te środki w budżecie na 2015 rok, ustawa o finansach dopuszcza taką możliwość, żeby te zabezpieczone środki przenieść na tak zwane niewygasające. Bo zadanie jest rozpoczęte, umowa podpisana, przetarg był zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, bo to jest warunek, ustawa o finansach o tym mówi, że musi być zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych takie zadanie realizowane. Tylko w takich przypadkach właśnie, na przykład jak ten, jest możliwość, mamy pieniądze zabezpieczone, no a może być taka sytuacja, że my 31 nie zapłacimy, bo tak, raz, że może się nie wyrobić z tymi robotami, a dwa, fizycznie no, ciężko będzie dokonać odbioru robót na przykład 31 grudnia czy 30. Więc jest taka możliwość, żeby te zabezpieczone środki, które są, przenieść na przyszły rok, tak zwane wydatki niewygasające, środki finansowe przelewa się na taki specjalny rachunek i one są tylko i wyłącznie na zapłatę tego zadania. I wtedy już w roku 2016 u nas w budżecie się to zadanie już nie pojawia, bo go mieliśmy, wykonawca powinien go skończyć, to kwestia tego, że my tam w styczniu, termin podnosi 30 dni tej faktury, to my dopiero później go zapłacimy. Bo gdyby nie było, no tak jak mówię, że ustawiamy to tak jak teraz, no przechodzi ten 30 grudnia i wykonawca na przykład nie wykonuje, albo my nie zdążymy zrobić odbioru, bo tutaj nie robił odbiór, jest na kilku dniowy tam. No to zapłata nam przechodzi właśnie na 2016 rok. No w projekcie budżetu tak. W tym roku byśmy nie wykonali tych wydatków, a w 2016 i tak musielibyśmy znowu w projekcie budżetu ujmować zapłatę tego wykonawcy. I ta kwota 175 044,47 zł, ona wynika właśnie z tej różnicy między łączną kwotą 265, na które jest zadanie, minus faktura częściowa, która jeszcze nie została zapłacona, bo jest termin na 30 dni, ale ona musi być w już zapłacona po świętach. Więc ta różnica dla wykonawcy będzie zapłacona dopiero wtedy, kiedy będzie zrobiony odbiór, ale przypuszczamy, że to będzie już właśnie na ten styczeń. Odnośnie jeszcze tego topika później, tak, czy dofinansowanie z powiatu już mamy, czy dopiero będziemy się starać o finansowanie? Fizycznie środków jeszcze nie mamy na rachunku. Jest zwiększenie, powiat przesłał umowę dotacji, na jakich warunkach prześle nam te środki finansowe do 89 tysięcy. A może wiedzieć, na jakich warunkach musimy przesłać te środki? Na jakich warunkach? Czy umowa dotacji, czy na jakich warunkach my musimy przekazać? Czyli tam mamy tak, że my się zobowiązujemy do wykonania tego zadania, że jesteśmy inwestorem, nie powiat jest inwestorem, tylko my, że dokonujemy zapłaty na to i rozliczamy się tam, a mamy bodajże, będziemy mieć chyba do 10 stycznia. 100% zapłata, za całą inwestycję dokonujemy zapłatę. Nie, nie. W tej chwili to tak, mamy tą fakturę częściową na 90 tysięcy, natomiast dotacja z powiatu jest na kwotę 89 tysięcy. Czyli było, tak, finansowanie byłoby takie, że 89 tysięcy poszłoby z dotacji ze starostwa, a 1000 złotych z drobnymi... I tak jest ujęte w umowie też. Tak, tak.
i na tej zasadzie, że właśnie mamy tą fakturę częściową, może nawet, myśmy nawet o tym myśleli, żeby zrobić tą fakturę częściową, bo widzicie Państwo, teraz taka sytuacja powodowałaby to, że jakby nie było tej faktury w ogóle od wykonawcy, nie moglibyśmy, no nie mielibyśmy się czym, powiedzmy, zabezpieczone środki na ten rok. Oni nie mogą tego przesunąć, bo to jest dotacja. Nie mogą tego przesunąć na przyszły. I w tym momencie, gdyby nie było tej faktury częściowej na te 90 tysięcy, to nie mielibyśmy jak zapłacić, żeby tą dotację wykorzystać. Więc nawet mówię, no czasami jest lepiej, że ten faktur częściowy się tutaj wprowadziło, ale to był taki zamek, żeby tą dotację właśnie wykorzystać w danej wysokości. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Przystępujemy do zaopiniowania. Pod punktu 7. W sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku kalendarzowego 2015 roku. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem? Wszyscy, kto się trzymał, nie widzę. Przeciw, nie ma. Prawo pracy komisji na 2016 rok. Ile razy? Która komisja się spotkała? Panie przewodniczący komisji komunalnej. Ile pan? Proszę do śmiercowa, tak? Zostaną wycięte drzewa zagrażające bezpieczeństwu ruchu, na które została wydana decyzja na wycinkę. Następnie, jeżeli pozwolą środki finansowe, zostaną wycięte gałęzie sięgające na drogę powiatową numer 04871 na odcinku Oblęgorze Kalice. Prezes zarządu, który wyda się miasta. Jeszcze jest jedno. Pani wyda się.
Siemniacka, prezes zarządu NPK, spółka ZOO, ulica Jagiellońska 92. W związku z otrzymanym pismem znak DN 3325 łamane przez 2015 z dnia 30.11.2015 roku informuję, że w piśmie z dnia 24.11.2015 roku znak RIT DR 7226-143-2015 zwracałem się z prośbą o rozważenie możliwości uruchomienia komunikacji autobusowej na trasie Kielce-Obręgorek wraz z możliwością ewentualnego przedłużenia linii do Strawczyna. Natomiast w odpowiedzi na pismo uwzględniono tylko analizę zasadności uruchomienia linii regularnej do miejscowości Strawczyn w linii prostej. W związku z powyższym jeszcze raz zwracam się z prośbą o wykonanie wyliczeń opłacalności uruchomienia linii komunikacyjnej publicznej na trasie Kielce-Obręgorek z możliwością ewentualnego przedłużenia linii do Strawczyna. Dziękuję bardzo. To jest dobre rozwiązanie. Jeszcze jedno, panie marszałku. Marszałek województwa świętej. Zdarzenie się stanowi istotne wyzwanie dla polityki społecznej. Zgodnie z GUS wynika, że największy wzrost liczby osób starszych w Polsce przypada będzie na lata 2015-2020, gdzie szacuje się wzrost ilości ludności w wieku produkcyjnym o ponad 987 tysięcy, czyli 13,4%. Zwiększająca się ilość osób starszych powoduje konieczność zapewnienia im jak najlepszych warunków życia, zwiększenia aktywizacji i partycypacji w życiu społecznym. Zgodnie z zapisami ustawy z 12 marca 2004 roku pomocy społecznej dla samorządu należy m.in. inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej. Osoby starsze niejednokrotnie dysponują dużą wiedzą i doświadczeniem. Efektywne wykorzystanie tych zasobów jest wyzwaniem dzisiejszych czasów. Działania te na ogół realizowane są w ramach działalności organizacji pozarządowych. Aby usprawnić współpracę i przepływ informacji, gminy mogą powoływać gminne rady seniorów, co umożliwia nowelizację ustawy z dnia 11 października 2013 o samorządzie gminnym, artykuł 5. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, dostrzegając wagę narastającego problemu i doceniając społeczną rolę podmiotów działających na rzecz środowiska osób starszych, uchwałą nr 753 przez 15 dnia 7 października 2015 umożliwił powołanie Wojewódzkiej Społecznej Rady Seniorów, która składa się z przedstawicieli organizacji działających na rzecz osób starszych i jest organem opiniodawczym, doradczym, marszałka. W celu zwiększenia partycypacji i efektywności działań na rzecz seniorów planowane jest powołanie w przyszłym roku Świętokrzyskiego Sejmiku Seniorów, którego trzon zgodnie z założeniem mają stanowić przedstawiciele gminnych rad seniorów. W związku z tym proszę o rozszerzenie wsparcia działań, aktywizację i pomoc środowisku osób starszych w celu tworzenia reprezentacji środowiska w postaci gminnych rad seniorów. Informacje dotyczące rad już działających, jak i nowo powstających proszę przesyłać do radcy do spraw seniorów Jerzemu Pyrkowi, tak jest mail podany i teraz. Wspólnie działania przedstawicieli samorządu seniorów mogą przynieść wymiary efektów w wymiarze lokalnym i regionalnym. Dotyczy to zwłaszcza i docenianej i naszczędnej gospodarki. W celu ułatwienia prezentacji działań zarówno gminom, jak i organizacjom pozarządowym oraz podmiotom działającym na rzecz seniorów, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego stworzył możliwość zamieszczania informacji na swoim portalu internetowym. Wrota Świętokrzyskie w zakładce seniorów. Informacje materiały proszę przesyłać na sejmik KZPR. Z poważaniem marszałek Województwa Świętokrzyskiego, a na was. Z poważaniem nie ma takiej dotacji finansowej. Z poważaniem dla seniorów. Jak będzie senior, to dostaniesz. Laskę. Dziękuję. Dziękuję Komisji Obrady, dziękuję Pani Skarbnik za przedstawienie.